witam Państwa serdecznie na konferencji poświęconej organizacji Warsaw Orange Warsaw Festival. Najmocniejsze strony każdego festiwalu to zawsze gwiazdy i w tym przypadku w pierwszym dniu będzie to Courtney Love z zespołem Hole. Choć mamy na pierwszy dzień festiwalu jeszcze niespodziankę, o której na razie nie powiemy. Powiemy dopiero na początku lipca, ale myślę, że to będzie atrakcja z Courtney Hall zdecydowanie porównywalna. Jeżeli chodzi o dzień drugi, to główną gwiazdą, której przedstawiać w dodatku nie trzeba, bo jest fantastyczną artystką globalną, jest Nelly Furtado. Nelly Furtado, która obiecała zaśpiewać na Orange Warsaw Festival po prostu wszystkie swoje największe przeboje, a także kilka premier. Orange Warsaw Festival jest jednym z kluczowych wydarzeń, które jest wpisane w strategię sponsoringową marki Orange. Muzyka oprócz filmu i sportu to kluczowy obszar naszego zaangażowania. Jest nam niezwykle miło już po raz trzeci być sponsorem tytularnym tego wydarzenia. W tym roku będziemy mieli gwiazdy naprawdę światowego formatu. Myślę, że też frekwencja będzie znacznie większa, bo festiwal organizujemy na terenie wyścigów konnych na Służewcu, a line-up, którego w dodatku nie możemy w całości jeszcze zdradzić, jest tak imponujący, że ja spodziewam się, że tam będzie naprawdę kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej. Wydarzenie, które sponsorujemy, powstało z inicjatywy miasta Warszawa. Miasto zgłosiło się, zwróciło się do nas z propozycją współpracy przy nowo powstającym projekcie 2 lata temu i Orange Warsaw Festival jest jednym z wydarzeń wspierających działania miasta Warszawa w staraniach o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Cześć, jesteśmy Kumkaolik. Ostatnich kilka tygodni spędziliśmy przygotowując się do Orange Warsaw Festival. I'm here at the Orange Party trying to do my best here and I'm playing music and this is my debut album Columbine, so please check it out and please come and join the party. Yeah, I never knew she was blind.